Zacznijmy ten odcinek takim krótkim żarcikiem, żeby się rozluźnić. Jak to jest stąpać po prochach swoich przodków? No to możecie zobaczyć. PlayStation 5 na czwórce, nowy Xbox na starym Xboxie. Miłego oglądania, miłego papa. Cześć, ja jestem Ziemniak i od razu na wstępie chciałbym wam powiedzieć, że każda premiera konsol nowej generacji wzbudza wiele emocji. I to nie tak, że trafiliście na jakiś starszy filmik, bo tutaj mamy Xbox One X, natomiast tutaj mamy PlayStation 4 Pro. Chodzi mi o to, że to są dwie firmy, które wyznaczają nam kolejne generacje. Dobra, można powiedzieć coś o Switchu, ale on niczego nie wyznacza, to zupełnie inna konsola, która do końca mnie do siebie nie przekonała. Myślę, że nie ma co więcej przedłużać. Tak naprawdę zapomnijmy o historii, bo PlayStation 4 zastępuje PlayStation 5. I tutaj o niej chciałbym troszeczkę opowiedzieć na samym wstępie. Jak mogliście zauważyć, na moim kanale pojawiło się już dosyć sporo materiałów na temat PlayStation 5 i to zrodziło trochę problemów w komentarzach. Wielu z was pytało, gdzie nowy Xbox, co z nowym Xboxem, to wam odpowiadam. Uwaga, nowy Xbox jest tutaj. Kolejnego ujęcia warto by było, żebym miał wyciągnięte pudełko, żeby to ładnie wyglądało, żeby wiecie, dwie strony kadru były takie wypełnione po prostu kolorowymi pudełkami jak teraz. Moi drodzy, skoro była mowa o emocjach, to chciałbym troszeczkę się tutaj odnieść do pewnych insynuacji, które pojawiały się między innymi w komentarzach, że jestem, nie wiem, ambasadorem Sony, że jestem przedstawicielem i pokazuję konsolę, to tamto nie pokazuje niczego z Xboxem, to też dzisiaj chcę wam to wszystko wytłumaczyć, zanim przejdę do samego Xboxa. PlayStation 5 uzyskałem do testów już jakiś czas temu, liczmy tydzień, dwa tygodnie, ciężko jest zliczyć dni, bo zazwyczaj się one zlewają, bo zazwyczaj się poświęca je całe na testach i innych tam takich rzeczach przy przygotowywaniu materiałów. Natomiast, tak jak tu miałem czas się zapoznać i już coś przygotować i wyrobić sobie pewne zdanie, Xboxa dostałem dzisiaj i nie miałem tak naprawdę co przygotować, bo jeszcze tej konsoli nawet nie otworzyłem. To też na tym kanale na pewno pojawią się porównania pomiędzy jedną, pomiędzy drugą, żeby sprawdzić czasy ładowania, możliwości i inne tam takie rzeczy, ale priorytet dostał u mnie PlayStation, dlatego że już tą konsolę mogłem wcześniej mieć i już jestem w trakcie przygotowywania pełnej recenzji, co do której możecie zadawać także pytania pod tym odcinkiem, żeby zrobić troszeczkę formę takiego Q&A, pytania i odpowiedzi na temat konsoli Sony PlayStation 5. Tak czy siak Playaka póki co zostawiam, chcę jeszcze zrobić taki materiał porównania między PlayStation 4 i PlayStation 5, parę gier jeszcze przedstawić, coś tam posprawdzać, ale tak jak mówię, tym się będę zajmować obok, a dla wszystkich tych, którzy chcieli zobaczyć Xboxa Series X u mnie na kanale, to też jest ten moment, zobaczcie. Pudełko otwiera się w bardzo wdzięczny sposób, podnosząc klapę do góry. I tutaj mamy naszą konsolę, która znajduje się w rękawku. Brzydko wyglądam. Sama konsola, muszę przyznać, że wygląda bardzo ładnie i nie dziwię się, że było tak dużo żartów na temat tego, że jest to przenośna lodówka. I rzeczywiście, Microsoft nawet podszedł do tego z żartem i zrobił chyba 3 takie lodówki, które były wielkości człowieka, na zasadzie zwykłe lodówki w pełni działające. Chyba jedno miała i Justin u siebie pokazywała, Snoop Dogg i co, ktoś tam jeszcze. Można było wygrać jedną. Jeżeli kogokolwiek ominęło, jak wygląda nowy Xbox, to wam pokazuję. Można go postawić w ten sposób, albo można go postawić w sposób następujący. Kto co woli, w jaki sposób. Sami zobaczcie, te konsole są dosyć podobne do siebie. Jeżeli chodzi o ilość złącz, które się znajdują z przodu, jeżeli chodzi o to, jakie złącza mamy z tyłu. Tutaj mamy USB, Ethernet, HDMI do zasilania. Tutaj mamy podobnie, z czego Xbox ma w bardzo prosty sposób rozszerzalną pamięć wewnętrzną za pomocą takich małych kart pamięci, bym to nazwał, dysków, które się wsuwa w ten slot i mamy więcej miejsca na gry. I nie tylko. Obie konsole mają też bardzo futurystyczny wygląd. Nie chodzi mi o to, w jaki sposób one wyglądają, bo tutaj pierwsza rzecz, jaka nam się kojarzy, to to, że PlayStation jest strasznie powyginane i wygląda zupełnie niecodziennie i odjechanie. Ale tak samo jest z Xboxem, dlatego że przez wiele lat producenci różnych, nie tylko sprzętów, ale także szafek pod te sprzęty przyzwyczaili nas do pewnego standardu. Tak jak były odtwarzacze magnetowidy, DVD, Blu-raye, wzmacniacze na przykład do głośników czy tak dalej, to często były one robione dokładnie w takiej formie. Miały się one znaleźć po prostu zaraz pod telewizorem, czasami między nóżkami telewizora i miały być one małe, drobne. Natomiast tutaj wydaje mi się, że producenci podeszli troszeczkę inaczej do całego tematu, dlatego że konsoli już nie wsadzimy do tej samej standardowej malutkiej szafeczki i będziemy potrzebowali tak naprawdę czegoś większego, albo tym razem konsola będzie musiała być na wolnym powietrzu. Dużo osób zwraca uwagę na przykład na wagę konsoli. No owszem, i jedna, i druga są dosyć spore, są dosyć duże i są dosyć ciężkie, ale konsola zazwyczaj stoi w jednym miejscu i zazwyczaj jej nie przenosimy z miejsca na miejsce. To, na co wiele osób zwraca uwagę, to waga samej konsoli. Owszem, i jedna konsola, i druga konsola są dosyć spore, są dosyć ciężkie, ale konsoli zazwyczaj nie przesuwamy z miejsca na miejsce. Ta konsola ma
fajny taki akcent. O, jeżeli będę przesuwać, no to raz jest większa kuleczka, raz jest mniejsza. Po środku, sami widzicie, mamy taki zielony akcencik, który w fajny sposób się komponuje, bo Xbox kojarzy nam się z kolorem głównie zielonym, natomiast PlayStation od zawsze kojarzyło mi się z kolorem niebieskim. W sumie jest z kolorem niebieskim związane. Jak chodzi o sam wygląd, to ciężko jest mi powiedzieć, nawet jak teraz w kadrze sam na siebie spoglądam, jak te konsole wyglądają, to obie mi się naprawdę bardzo podobają. Ale rzecz, z której bym zrezygnował, która dodaje pewnego akcentu, to niestety w PlayStation mamy ten pasek, który świeci. I to, że on świeci, to straszliwie, widzicie, łapie paluchy. Oraz jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bardzo mocno widać na nim kurz. W przypadku Xboxa, owszem, też cała obudowa będzie opalcowana, jeżeli będziemy jej dotykać, więc musimy też zadbać o to, żeby jej za bardzo, wiecie, jak chcecie trafić w guzik, to w guzik, a niekoniecznie samą konsolę. Chociaż przecież konsola się sama odpala, jak się wciśnie guzik, więc konsoli nie można, nie trzeba w ogóle przyciskać. Nie trzeba? Nie trzeba. Na pewno? No. A jak ją przenosisz? No to nie przenosisz. No chyba, że chcesz ją podłączyć, no to raz przynajmniej musisz ją wziąć do swoich rąk. I wtedy, żeby podłączyć ją do telewizora, potrzebujesz jednego przewodu HDMI. Drugi to jest przewód zasilający i ewentualnie nada się także Ethernet, żeby się nie łączyć przez Wi-Fi, tylko wykorzystać pełną przepustowość łącza, które się ma w domu. I teraz za każdym razem, jak już konsola będzie skonfigurowana, to nie trzeba jej O, odpaliła się. Słuchajcie, zróbmy sobie takiego małego hands-ona, czyli będę wam pokazywać wszystko, co widzę na ekranie. Póki co jest mały ekran za mną. Jak teraz zobaczycie, to mamy duży ekran obok mnie, a wy będziecie mogli mnie widzieć w małej postaci, gdzie będziecie widzieć cały ekran. Ale jeszcze wróćmy do mnie. Chcę wam opowiedzieć troszeczkę o padzie. Sam pad, jak spojrzycie na niego, różni się troszeczkę od pada poprzedniego. Między innymi mamy D-pad, taki jak występował w kontrolerach Elite, oraz mamy dedykowany przycisk do Share, oraz jeszcze mamy same triggery, które mają dodatkową fakturę, która sprawia, że troszeczkę wygodniej się je trzyma, bo palec się nie ślizga. Oraz jest jeszcze tutaj faktura po bokach. Kształtem w porównaniu do pada z Xboxa One, no to te pady są bardzo do siebie podobne, ale o tym troszeczkę więcej później, jak będę miał okazję troszeczkę dłużej sobie pograć i opowiedzieć. Teraz przejdźmy do gry, żebyście mogli zobaczyć, jak to się wszystko odpala. Wybieramy Dirta 5, bo w sumie to jest świeża gierka, w którą na Playaku zdążyłem już naprawdę dużo przegrać. I żeby wszystko działało tak w czasie rzeczywistym, to nie będę teraz niczego w tym momencie ciąć. Ciemny ekran, Codemasters, tam mi się... Aha! Zepsuło się? Zepsuło się. Bo jak teraz nagrywam przez program do Elgato, to jak się zmienia, wyłącza mi się obraz i włącza mi się inny, wczytuje mi się chyba inna rozdzielczość, to mi się kopie. Ale dalej się nagrywa. Dalej się nagrywa. Więc dalej możecie oglądać, jak to wygląda, a to, co nie widzieliście, no to przełączyłem się na dużą kamerę. Teraz mamy filmik taki rozpoczynający, nim się za bardzo nie przejmujmy. Będąc w menu Dirta możecie zobaczyć, jesteśmy w profilu, wybieramy tutaj ustawienia i jest Video Options. Mamy priorytet jakości obrazu albo priorytet rozdzielczości. Wybierzmy na przykład priorytet rozdzielczości. Jak podpiąłem tą konsolę do samego telewizora przez HDMI 2.1, to wtedy miałem wybór jeszcze 120 klatek, czyli priorytet frame rate'u, tego w tym momencie nie ma, ale uwierzcie mi, że z dnia na dzień we wszystkich tych grach wszystkie te ustawienia się po prostu zmieniają i niektóre są zupełnie inaczej opisane. Więc do tego się nie przyzwyczajajmy. Wybierzmy sobie karierę i tutaj już kawałeczek dalej sobie zdążyłem przejść. Pokażę wam, na PlayStation miałem o wiele dalej, tylko że podpinali pod serwery całą grę i mi się cały mój progres zrestartował. Wybierzmy tą mapkę, dlatego że ona mi się straszliwie podoba, bo można mocno bokiem polatać, jak mamy ten samochód odblokowany. Dlatego że on ma napęd na tył, ma dużo mocy i wszystkiego, natomiast podstawowy Volkswagenik dosyć mocno trzyma się drogi i po tym, jak odpalimy sobie gierkę, żeby nam się zaczęła ładować, no to nie musimy bardzo długo czekać, bo zaraz za chwilę nam się ukaże naszym oczom, jak sama rozgrywka wygląda, a ona wygląda naprawdę obłędnie. Jak pamiętacie, poprzednie Dirty, to większość z nich było taką symulacją, gdzie trzeba było bardzo mocno się zastanawiać nad tym, co wcisnąć w którym momencie, żeby w ogóle utrzymać się na trasie. Oprócz Dirta Showdown, w którego przegrałem masakrycznie dużo, bo to była taka arcade'ówka. Natomiast tutaj powracamy do tej arcade'owości, można powiedzieć, i ta gra jest dosyć prosta i nie musimy się przejmować tym, czy będziemy uderzać o bandy, czy nie. To, na co należy zwrócić uwagę w przypadku tej gry, to to, jak ładna jest tutaj oprawa graficzna, przynajmniej moim zdaniem. Siedzę naprawdę blisko i mimo wszystko ładnie wszystko wygląda. Możemy patrzeć widok taki, widok z nadmaski, widok ze środka i widzimy, że trochę mokra jest szyba. Możemy patrzeć je tak lub tak, no i wracamy z powrotem. Ja zdecydowanie w tej grze wolę widzieć z daleka, bo mogę obserwować inne samochody, które jak sami widzicie nie ulegają wielkim uszkodzeniom, jak się na przykład w nie wjedzie. I to samo się będzie działo, jak będę chciał wjechać w zakręt, a na przykład się nie utrzymam na zakręcie, bo mnie wybije na bok. To trzeba powiedzieć i przyznać, że gra działa ładnie, wydaje mi się, że w tym momencie w 60 klatkach. I w porównaniu do PlayStation 5, tam mieliśmy dwa możliwe ustawienia, jeżeli podpinałem samo PlayStation przez kartę do przechwytywania.
gdzie mogłem wybrać albo właśnie image quality, które było oznaczone przez 30 Hz, albo 60 Hz, jeżeli chodziło nam o frame rate. Nie zdążyłem jeszcze konsoli podpiąć po tym, jak była kolejna ta finalna aktualizacja zaraz przed podpięciem do serwerów samej gry, to też tutaj się nie wypowiem. To, co mogę powiedzieć, to to, że ta gierka jest dosyć prosta. Gram na średnim poziomie trudności i nie ma tutaj żadnego problemu, żeby utrzymywać się gdzieś tam z przodu wszystkich osób. I tak jak widziałem nawet recenzje w internecie, bo gdzieś tam mi się wyświetliły tematycznie, no to ludzie też wspominali, hej, no w sumie to nie jest żaden problem, jak grasz, to nawet na wysokim poziomie trudności, nie na tym najwyższym, możesz się spokojnie utrzymywać za każdym razem na podium, a tutaj w zależności od tego, jak mocne masz auto, bo ja mam takie auto, które widzicie, na prostej ten samochód zdecydowanie bardziej mnie wyprzedza. I mamy piękny kanion. Może to nie jest jakaś taka przepiękna mapa, żeby pokazywać, jak tutaj wszystko wygląda, tutaj nie ma takich pięknych widoków, ale powiem troszeczkę na temat samych wibracji pada, bo tutaj mam już jakieś drobne porównanie. Jak grałem na padzie od PlayStation 5, to tam wibracje były troszeczkę słabsze, bo były słabsze. Nie wiem, jak to mogę inaczej wytłumaczyć. Nie wiem, czy słychać. Słychać je strasznie. Są głośniejsze, rzeczywiście. Też głośniejsze, jakie trzymamy. Szczerze, wolę to, co zrobiło PlayStation 5. Takie, słuchajcie, to jest... Słyszymy. Tak, cały czas? Bo są chyba mocno ustawione. Widzicie, uderzanie w bandy nic nie zmienia i obijanie się o samochody. Czasami w zakręt się wchodzi dobrze, uderzając w przeciwnika. Ale to, o czym chciałbym powiedzieć, to to, że o wiele przyjemniejsze są wibracje dla mnie na padzie od PlayStation 5, bo tutaj mamy wrażenie używania wibracji z tej poprzedniej generacji, czyli mieliśmy takie zwykłe silniczki z tym półksiężycem, który się obracał, ale da się wyczuć, że bardzo mocno wibrują same triggery, które może mają zamontowane gdzieś w tym miejscu, po prostu na górze pada same silniczki i to powoduje, że te wibracje mocniej czujemy. Natomiast wydaje mi się, że większe silniczki są gdzieś wrzucone w same te elementy pada wystające, w gripy można powiedzieć, bo w tym miejscu te wibracje są po prostu mocniejsze i wydaje mi się, że o niższej częstotliwości, czyli jak uderzymy w coś albo naprawdę uderzmy. No i wtedy czuję takie mocniejsze wychylenia i tego pada mi rzeczywiście chce wyrwać. Jakbym miał grać na Xboxie, to bym wolał chyba osłabić te wibracje albo całkowicie je wyłączyć. Dają troszeczkę przyjemności, ale moim zdaniem nie aż tyle, jak już się grało na tych kilku padach, co dają nowe w DualSense. Tutaj pamiętajcie, to nie jest jakieś takie mocne porównanie, bo to są takie jakby wstępne, początkowe tylko i wyłącznie porównania, które póki co nic nie znaczą. Na pewno znaczy wiele to, że sama konsola działa bardzo cicho. Tak jak wcześniej odpaliliśmy kilka gierek, żeby sprawdzić, co w jaki sposób działa, to konsola była praktycznie bezgłośna. Ona zasysa powietrze z tyłu, wypycha ciepłe do góry, więc jak się ktoś martwił, że do konsoli będzie się sypać kurz, to jak będzie jej używać często, to ten kurz nie będzie się zbierać. I tym samym przejeżdżamy przez metę. Czy on mnie wyprzedził? Wyprzedził mnie. Aż dostałem maila. Stary, widzisz to? Widzisz o ile? Najważniejsze jest to, że obie konsole nowej generacji rzeczywiście działają bardzo, bardzo, bardzo szybko. Assassin's Origins działa. Na nowej konsoli stara gierka, tylko że nie ma aktualizacji i nie wykorzystuje pełni możliwości tej konsoli. Mamy tutaj, tak mi się wydaje, że około 30 klatek i w sumie to byłoby na tyle. Na razie chciałem wam pokazać po prostu, że mam tę konsolę i będę z niej korzystać i będę ją też testować i chciałem to wam zakomunikować jak najwcześniej, ale więcej testów i moich przemyśleń pojawi się w niedalekiej przyszłości. Na pewno z tych podstawowych rzeczy, które już dzisiaj wam powiedziałem, to jest jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o różnicę w padzie. Tutaj. Natomiast tutaj. Podoba mi się bardziej jednak to, że jest troszeczkę... Coś zrobiłem, uderzyłem w coś. Na pewno jest różnica, jeżeli chodzi o głośność samych przycisków, ale o tym też będzie więcej w pełnej recenzji jednej konsoli, jak i drugiej konsoli. Mam nadzieję, że taki wstępny materiał wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Wyczekujcie jednej i drugiej konsoli w formie większego wideo, a tymczasem dwa inne filmy, które warto zobaczyć oraz jest miejsce na subskrybujkę. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!